Cześć! Ja nazywam się Olga Sierpniowska, a Wy oglądacie kanał Gdzie Polek. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o tym, jaką rolę pełnią tabletki placebo w preparatach antykoncepcyjnych. Niektóre opakowania do ustnej antykoncepcji zawierają dwa rodzaje tabletek. Tabletki aktywne z hormonami oraz tak zwane tabletki placebo. Tabletki placebo nie zawierają żadnych związków czynnych. Jaka zatem jest ich rola? Tabletki placebo mają przede wszystkim ułatwić stosowanie antykoncepcji i wyrobić nawyk codziennego, systematycznego przyjmowania tabletki. Dzięki temu zapobiegają jednemu z najpoważniejszych i najczęstszych błędów w stosowaniu tabletek, czyli zapomnieniu o przyjęciu pierwszej tabletki z nowego opakowania. Tabletki placebo mają Inny kolor niż tabletki aktywne umiejscowione są na końcu blistra i tak też powinny zostać przyjęte, czyli jako ostatnie. Bardzo ważne jest, aby nie pomylić tabletek aktywnych z tabletkami placebo. Taki błąd może bardzo znacząco zwiększyć ryzyko nieplanowanej ciąży. Jeśli prawidłowo przyjmujesz wszystkie tabletki, to również w dniach, kiedy zażywasz placebo, jesteś chroniona przed niepożądaną ciążą. Nie przyjęcie tabletki placebo, przyjęcie jej z dużym opóźnieniem, czy też wystąpienie wymiotów w niedługim czasie po zażyciu takiej tabletki nie zmniejsza skuteczności antykoncepcji, pod warunkiem, że rozpoczniesz o czasie nowe opakowanie leku. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze zagadnienia z zakresu antykoncepcji Was interesują, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmików, to zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam Was i do zobaczenia.